Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ostatnie gołębie, które tutaj otrzymaliśmy na aukcję, troszeczkę w późniejszym terminie, no pocztą przyszły troszeczkę tak opóźnione powiedzmy, ale są to gołębie pochodzące z hodowli Pawła i Roberta Baranowskich. Hodowli tej chyba myślę, że nie trzeba przedstawiać. Sukcesy, które zwłaszcza w sezonie 2017 ta hodowla odniosła, są naprawdę spektakularne. Także mistrzowie Polski i w GMP, i w kategoriach, także zobaczmy. Gołębia, którego dostaliśmy od kolegów Pawła i Roberta Baranowskich, to są dwa gołębie tak naprawdę, to jest coś w rodzaju aukcji, ten sam, co miał ksiądz Jerzy Kostosz, to tak będzie gołąb główny i gołąb dodatkowy. Jest to tym pierwszym, powiedzmy, gołąb, tym bisem, tym pierwszym, a do niego ten bis jest drugi, to jest gołąb z 2016 roku o numerze PL03-3494. Ja go teraz trzymam w ręku, jest to niebieski samczyk. No, ja o budowie, tak jak raz mówię, nie będę mówił, a proszę mi wierzyć, jest zbity, taki ładny, naprawdę, ale ja powiem coś o pochodzeniu. To jest w hodowli Pawła i Roberta Baranowskich gołąb pochodzący od Olimpijki, Olimpia 265, którą miał kolega Roman Jaguś. Gołąb ten, Olimpia 0265, ona, zobaczmy, tak wygląda, no to jest na ekranie komputera właśnie, samiczka, taka ciemna, nakrapiana, a ona miała, żeby to koledzy zrozumieli, ona była piątym asem polskim w sezonie 2009-2010 w kategorii B i w 2010-2011, w tym roku olimpijskim, pierwszym asem w kategorii B w Polsce. I ona miała na europejskiej wystawie w 2012 roku była pierwsze miejsce w kategorii B, natomiast na olimpiadzie w Poznaniu no z tym wynikiem sklasyfikowana została na pozycji czwartej. Także to jest gołąb, który jest bezpośrednim synem tej olimpijki. Natomiast ojcem tego gołębia jest gołąb tak zwany żabocik. Jest to gołąb pochodzący, tak jak tutaj kolega Paweł, bo to zapewniony, wypełniał te rodowody, napisał. Jest to gołąb wywodzący się z gołębi Jarosława Muca, z Bonda, jak również i z matki, która była od hodowli Heinza Meyera z Raden z Niemiec. Się nazywał ten gołąb Dirka. Także tu mamy, to był z Kopmanów ta Dirka, dlatego ma taką nazwę i ona tak została nazwana. Skleine Dirka to jest jak tam, że tak powiem, linia można powiedzieć na wnuczka to jest dokładnie. Widzimy, on się wyrywa, ten samczyk, także takiego niebieskiego samczyka mamy. I drugiego gołębia, którego Paweł dołożył do tych, przepraszam, nie Paweł, tylko Paweł i Robert, tutaj przykryję, tylko Paweł i Robert, jest to gołąb z 2018 roku, młody. Płeć jest niestety dla mnie ciężka do określenia, ale o, słyszymy piszczy, zdjęcie tam widać. O, on tak wygląda, jest to niebieski. No płci nie będziemy w ogóle zgadywać, ale to pochodzi gołąb, on ma podobne pochodzenie troszeczkę do tego, którego przed chwilą prezentowaliśmy od strony ojca, gdyż ojcem tego gołębia jest Javier, a gołąb Javier jest właśnie też również tak jak powiedzmy półbratem do tamtego gołębia, a nie, dokładnie pełnym bratem, bo też po żabociku i po Olimpii 265, czyli można powiedzieć brat tego gołębia, którego pierwszego prowadzenia jest ojcem tego gołębia, natomiast matką jest pochodząca z hodowli Marciszewski Sabinka. Hodowla Marciszewski to jest też z linii Olimpijki 3001, ta matka się wywodzi i z Olimpijki, i to jest wujek i Olimpijka 3001, tak w takim kojarzeniu. Słyszymy, ten gołąbek piszczy, także licytując tutaj te ptaki Pawła i Roberta Baranowskich, mamy dwa niejako od razu. Także widzimy, to są te gołąbki. Gołąb ten ma numer ZPL03-18-8076. Także na razie dziękuję, zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym gołębiom. Ja przepraszam, że akurat tak ten film wygląda może troszeczkę chaotycznie, no ale niestety przyszły te gołębie dosłownie pocztą przed chwilą. Ja muszę ją, zrobić zdjęcie jeszcze, już zostało zrobione, znaczy się, a teraz niestety muszą iść, właśnie muszą iść do woliery, gdzie sobie odpoczną i zregenerują się po podróży. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy. Dwa gołębie, że tak powiem, za jedną licytację. Do zobaczenia, dobry lot.